Dzień dobry moi drodzy! Witam Was w ostatnim odcinku przed świętami na kanale House of Makeup. Wasza Helinka, ponieważ ostatnio bardzo spodobało Wam się to powiedzenie, zaprasza Was dzisiaj na odcinek z tak genialnym odkryciem, że po prostu miałabym wyrzuty sumienia, gdybym jeszcze przed świętami nie oznajmiła tej fantastycznej nowiny, jaką jest połączenie dwóch drogeryjnych podkładów. Na tą mieszankę wpadłam jakiś czas temu całkowicie przypadkowo i uważam, że w drodze przypadku można znaleźć, słuchajcie, takie wspaniałe rzeczy, których się nie spodziewamy, że aż miło później dzielić się tymi właśnie odkryciami z moimi wspaniałymi widzami. To jest mieszanka tanich podkładów, która wygląda na twarzy tak spektakularnie, tak zabójczo, że uważam, że jest tak samo dobra, a nawet chyba lepsza niż moja ulubiona mieszanka podkładów, czyli Dior Backstage i NARS Natural Radiant Longwear Foundation. Można sobie połamać język, ale po prostu jestem bardzo podekscytowana tym odcinkiem. Zanim powiem Wam, co to jest, to powiem Wam jeszcze, że testowałam tą mieszankę nie tylko na sobie, ale również na wielu innych kobietach, wielu innych potrzebach skór, wielu różnych karnacjach i na każdej sprawdził się wyśmienicie. Zapraszam. Moi kochani, a korzystając z okazji, chciałabym życzyć Wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, życzę Wam pomyślności, radości i życzę Wam siły do spełniania swoich marzeń. Ten rok był naprawdę dzięki Wam dla mnie rokiem naprawdę spełnienia. Dziękuję Wam za wszystko, co razem do tej pory zrobiliśmy, przeżyliśmy. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, słowa otuchy, ale również słowa konstruktywnej krytyki, jakie zostawiacie pod moimi filmami. To mnie naprawdę uskrzydla i daje mi motywację do pracy, ale chciałabym tą pozytywną energię po prostu przekazywać Wam jak najdłużej. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że życzę każdej osobie wszystkiego, co najlepsze. Życzę Wam życzliwości, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz satysfakcji z życia prywatnego. Niech Wam się darzy, bądźcie uśmiechnięci, pogodni. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Kochani, a jeżeli chcielibyście zrobić mi mały świąteczny prezent i jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli taką subskrypcję mi zostawicie, ponieważ bardzo mi to pomaga w tworzeniu jak najlepszych treści dla Was. Myślę, że czas najwyższy odkryć przed Wami tą tajemnicę i podzielić się z Wami tym cudownym połączeniem. Mowa o dwóch drogeryjnych podkładach, czyli podkładach, które już testowałam na moim kanale. Obydwa sprawdziły się wyśmienicie, ale to, jak one wyglądają na twarzy połączone, to jest coś po prostu iście niebiańskiego. Mowa o podkładzie Avonu Powerstay i podkładzie Bourjois Always Fabulous. I zanim nałożę tą mieszankę na twarz, powiem Wam słów kilka na temat tych podkładów. Podkład Avonu to jest rzeczywiście podkład o naprawdę wysokiej trwałości, który ma taką jakby lekko lepiącą się konsystencję, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jeżeli pomyślimy o takim podkładzie, który tak pięknie się przykleja do skóry, jest bardzo trwały i komfortowy, to właśnie takie zalety ma podkład Avonu. Jeżeli zaś chodzi o podkład Bourjois, to mamy tutaj podkład o naprawdę mocnym kryciu, ale jednocześnie pięknym, lekko rozświetlającym wykończeniu, które czyni go nawet przy tym mocnym kryciu podkładem lekkim. I zalety podkładu bardzo długotrwałego i troszkę lepkiego, razem z podkładem bardzo długotrwałym, kryjącym i rozświetlającym, połączone wyglądają po prostu znakomicie. Jeżeli jesteście takimi spostrzegawczymi widzami, to zapewne pamiętacie, że ja tą mieszankę już troszeczkę pokazałam w filmie, gdzie malowałam moją teściową, natomiast wtedy jeszcze nie chciałam robić na ten temat filmu, ponieważ uznałam, że jeżeli już takie odkrycie Wam przekażę, to będę musiała mieć 100% pewność w postaci przetestowania tej mieszanki na wystarczającej ilości osób i teraz mam tą pewność, pomalowałam nią naprawdę już na, no, bardzo dużo moich przyjaciółek, koleżanek, modelek. Każdą prosiłam o opinię, na przykład po zakończeniu warsztatów, jeżeli któraś z dziewczyn mi modelowała, na koniec dnia jak się trzymało i wszystkie dziewczyny mi pisały: Gosia, co to w ogóle jest za mieszanka? Ja czegoś takiego nigdy nie miałam na twarzy, idę to kupić. Dlatego też, mając właśnie jeszcze takie zaplecze w postaci pełnego poparcia osób, które malowałam, pokazuję Wam, jak to wygląda. Powiem Wam jeszcze tylko szybciutko o proporcjach i o odcieniu, którego ja używam. Jeżeli chodzi o proporcje tych podkładów, to używam je 1:1, czyli taka sama proporcja podkładu Avonu i proporcja podkładu Bourjois, a odcienie, które znalazłam dla siebie i są po prostu przepiękne dla osób takich bardziej opalonych, które nie chcą mieć takiego żółtka pomarańczowego na twarzy, to jest połączenie odcienia Avonu Natural Beige i odcienia 200 z podkładu Bourjois. Teraz słuchajcie, niczym prawdziwy artysta malarz robi sobie moją miksturę na dłoni. Ja zawsze w ten sposób to robię. Nakładam sobie najpierw pędzelkiem i po chwili wklepuję gąbką. Czy Wy widzicie ten kolor? On jest przecudny.
Słuchajcie, ja zawsze ostatnio, jak mam jakieś formalne wyjścia, to nakładam właśnie tą mieszankę na twarz i powiem Wam szczerze, że no już dawno nie miałam czegoś, co byłoby tak trwałe i by jednocześnie się tak cudownie fotografowało. Dokładam troszkę z dłoni. Słuchajcie i zobaczcie, jak już wygląda moja twarz. Wszystko jest niesamowicie ujednolicone, ten efekt jest po prostu przepiękny. Skóra wygląda naturalnie i mało tego, mam wrażenie, że ten podkład wygląda tak, jakby go po prostu nie było, jakby to moja skóra była taka naturalna, zdrowa i tak dalej, a jednocześnie wszystkie niedoskonałości są przykryte. Zaraz dokończę swój makijaż, żebyście mogli zobaczyć, jak ten podkład prezentuje się wraz z resztą kosmetyków, które będę nakładała. Natomiast już w tej chwili możecie zauważyć, jak buzia jest pięknie ujednolicona, wyrównana. Jest to podkład, którego kompletnie nie czuję na twarzy, a w zasadzie podkłady, ponieważ mowa o mieszance. I muszę Wam jeszcze powiedzieć, że to jest tak komfortowe, że z jednej strony tego nie czuję, ale z drugiej strony mam jakby wrażenie, jakby moja skóra była otulona czymś takim bardzo, bardzo komfortowym. To jest bardzo przyjemne uczucie. Póki co ja kończę swój makijaż i pokażę Wam się w wersji końcowej. No i voilà, tak prezentuje się gotowy makijaż. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że naprawdę niesamowicie czuję się w tej mieszance podkładów. Jest to mieszanka, która sprawia, że patrząc na siebie w lustrze, mam wrażenie, jakby moja skóra była taka wyblurowana, wyfotoshopowana, a to jest efekt, który wcale nie jest łatwy w stworzeniu. To, co mogę Wam jeszcze powiedzieć, to jest fakt, że testowałam ten podkład na naprawdę wielu różnych typach skór i nawet na skórach tłustych ta mieszanka sprawdziła się wyśmienicie. Musicie tylko pamiętać o tym, że wtedy trzeba ją trochę mocniej przypudrować. No i właśnie biorąc pod uwagę to, jak ta mieszanka wygląda na twarzy, jak się pięknie fotografuje, jak świetnie się z nią pracuje, jak bardzo jest uniwersalna i przede wszystkim jak jest niesamowicie trwała, stwierdzam, że to jest chyba najlepsza mieszanka podkładów, jakiej kiedykolwiek do tej pory używałam. Kochani, mamy to! Przedstawiłam Wam moje odkrycie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zwykle bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Nie ukrywam, że moje serce po prostu się raduje, kiedy mogę się dzielić z Wami takimi odkryciami, które są świetne i jeszcze są drogeryjne, czyli są przystępne cenowo. Powiem jeszcze tylko w trzech słowach, a raczej trzech produktach, co mam na ustach, ponieważ zawsze Was to interesuje. Mam również mieszankę, ja to jestem mieszankowy człowiek, pomadki Golden Rose My Matte Lip Ink w odcieniu 03. Na to nałożyłam sobie pomadkę Make Up Revolution w odcieniu Stripped oraz błyszczyk Belle Hypoallergenic Super Nude Gloss w odcieniu 02. Chyba wystarczy tego gadania, ponieważ myślę, że teraz mam nadzieję, że każdy ma ochotę się pomalować. Kochani, raz jeszcze wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia, niech się darzy. Jeżeli odcinek był dla Was przydatny, czekam na Wasze komentarze, na Wasze kciuki w góry i oczywiście Wasza Halinka Was bardzo serdecznie pozdrawia. Mua!